inwazja miała, moi drodzy, według agresora wyglądać tak, czyli uśmiech na buzi, w ogóle wjeżdżamy byle jakimi pojazdami, wszystko jest nasze, a jak się skończyło, wszyscy dobrze wiemy. WTF, WTF, WTF! Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś spotykamy się z klockami Haotano czy Haotang, właściwie chciałbym zapytać. Chyba Haotano, no właściwie tutaj nie wiem. Jest to prezent od Adama, no właśnie, jeszcze na urodziny, moi drodzy, tak jest. Lada sekunda na moim bazowym kanale będą kolejne urodziny i tam pewnie też zostanę dużo WTF-a, czyli rzeczy na ten kanał, a tu jeszcze z zeszłych nie do końca zszedłem. No tak to jest, tyle, moi drodzy, z tych Chińczyków i całego asortymentu, że nie nadążam. Nie nadążają też Ruscy, kurde, niech ich po prostu już, no, wezmą stąd. Moi drodzy, natomiast ja mówię, Wincze, oni myślą, że tak to będzie wyglądało, że wiadomo, z uśmiechami, wszyscy się na nim rzucą na ramiona. Otóż nie, moi drodzy, otóż nie, nagle jest dziwko wielkie. Oczywiście nie śmieszkujemy tu z wojny, bo to jest, no, straszne, ale śmieszkujemy tu z samych Rosjan teraz, moi drodzy, po prostu, bo, no, oby ich jak najszybciej zmiotło, kurde. Mamy tu instrukcję, która chciała być trochę, no, jak, trochę jak... chociażby Kobi, czy trochę jak chociażby Plocki. Czyli po prostu chciała, wiecie, kolorami tutaj udawać, że schodzimy, znaczy udawać, no robić to, że tutaj wyblakły kolory, jest to okej, okay. Nie to, że tu znowu to jakoś jadę, jest to okej, okay, ale no fajnie, widzimy tu jakieś aspiracje, chociaż niestety aspiracje w dobrej instrukcji mogłyby być, a no właśnie, bo nie dałem tego na początku. Już w sklepie musimy się chwilę zastanowić, co to w ogóle jest, co my w ogóle kupujemy, no bo z jednej strony możemy się zastanawiać, czy to jest to, czy to jest to? No bo kurde, wiecie, tutaj niby trzeba bardziej pokombinować, mózgiem by się kapnąć, że 2 i 1, chodzi o to, że jak połączymy te dwa, to mamy ten, ale wiecie, no taka średnio ogarnięta mama, która się nie interesuje, bo nie chodzi mi, że ona średnio ogarnięta, chodzi mi o to, że średnio się ogarnia klocki i po prostu może myśleć, że to mamy w środku, nie? I że to jest większe. Otóż nie, tym bardziej możemy zmienić, tu mamy 2, 1, tutaj mamy 3, 1, więc jakby wiecie, dla niej też to może mieć sens, że 2 prędzej niż 3. No już tutaj na początku może być lekki chaos, prawda, w tym wszystkim, co nie byłoby oczywiście dobre i co nie jest oczywiście plusem dla tej firmy, że na opakowaniu nie ma porządku. Folia się nie chce przeczytać. Serio, patrzcie, jeszcze tak nie było, żeby się folia nie chciała. Ej, co jest? Kurde, folia się w ogóle... Nożyczki są nowiutkie, moi drodzy. No, 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 brzytwa, brzytwa. Nożyczki są brzytwa. To się nie chce w ogóle rozciąć. Ej, co jest? Co to za zabezpieczenie, kurde, kurde, dzieciance. Moi drodzy, z paluchami se to nie po... Ej, serio, co radzi z paluchami? Co jest? Haotao! Haotao! Można tak krzyczeć przy otwieraniu. Haotao! Dobra, jakoś moi drodzy, to otwarłem. Ej, no nie powiem wam szczerze, nie powiem wam, ale no nie średnio przyjemne z otwierania tego opakowania, bo kurde, ej, naprawdę, ja mam 35 lat, jestem po śniadaniu i nawet jeszcze Prince Polo zjadłem później, więc jestem nacukrowany. Powinienem mieć siłę, jak nie wiem, a tu kurde, no żeby to otworzyć w ogóle, to jest duży problem. Co to jest? Ej, co? A nie, dobra! Myślałem, taki rewolucyjny klocek, a to po prostu tu wpadł, wiecie, w to. WTF, WTF. Czy my tu mamy całego hipka, moi drodzy? Oczywiście zaraz sobie to złożymy, zaraz sobie to... No jest, ruski kamrat krzywo nadrukowany po prostu. No, no, moi drodzy, już widzimy znaczne różnice względem tego, co mam obiecywane na opakowaniu do tego, co dostajemy w środku. Ja już to widzę. Ja już widzę, że ruchomość... Spójrzcie w ogóle, jakie łapy, jakieś długie w ogóle jeszcze z wystającymi frędzlami. Ja już widzę, że tutaj, no, łapa wypada. No, Rosja... Ruska armia w pełnej krasie, ten zestaw go prezentuje. Ruska potęga militarna, nie? Jakby wyszła tutaj właśnie na tej recenzji, wychodzi z każdą sekundą. Ruska potęga, czekajcie, ma on czapeczkę, ma kask, przepraszam, czapeczkę. Kask przyszedł, ale nie z Rosji 5000, też w ogóle krzywo jakieś te ma elementy. Czy on ma w ogóle nogi? Dobra, ma jakieś nogi, także not bad, ma nogi, not bad, nogi tu wchodzą. Dobra, dajcie mi, moi drodzy, minutkę i ja go sobie zbuduję i zaraz do was oczywiście wracam z... Albo dobra, to nie jest już tak duże, zrobimy sobie speed build, nie? Co? Nie zrobimy, moi drodzy, speed buildu. Nie zrobimy speed buildu, bowiem nie mamy klocka. Nie mamy najważniejszego klocka tutaj, jakim jest ta szóstka. Nie ma, czekajcie, przyglądam się teraz, ale widzicie, tu powinna być szóstka. Nie mamy szóstki. W związku z tym, zestaw kapot. Zestaw jest totalnie... Czekajcie, a nie, dobra, tam jest... A nie, tu też ma być szóstka, przepraszam. Nie, dobra, nie ma być szóstki, dobra. Okej, dobra, a, już myślałem.
Żeby nie było, moi drodzy, nie da się. Patrzcie na moje palce. Widzicie to? Jak wygląda mój palec jeden, jak wygląda mój palec drugi. Nie da się tego wcisnąć całą masą. Prawie 90 kg, prawie na tym, wiecie, napieram. Nie da się. Koła kompletnie nie wchodzą. Zapomnijcie o tym, że włożycie tutaj koła. No i moi drodzy, powiem wam szczerze, powiem wam wprost, z takim dziadostwem to ja się jeszcze nie spotkałem w tym roku i w ogóle chyba top 3 dziadostwa w ogóle ever, powiem wam szczerze, ej naprawdę. Zaczynaliśmy od tego, że jak pokazywałem wcześniej, koła kompletnie nie wchodzą, nie ma moi drodzy, ale spójrzcie, tu się rozpada, w ogóle serio, widzieliście już kilka razy na speedbuildzie, ale patrzcie, ja nawet siły nie używam. Ej serio, one w ogóle wyskakują! One serio w ogóle wyskakują same z siebie, one w ogóle takie popy jakieś, wiecie, że co wciskać i pop! Robią mnie jakieś. One tak się te klocki zachowują, tutaj te żółte przynajmniej. Kilka razy na. Patrzcie, nie? Siły nie wkładam, a to mi się, moi drodzy, rozpada w rękach. No zupełnie trochę jak ruska, mówię, potęga militarna. I oby jak najwięcej ta ich potęga militarna dokładnie tak wyglądała. Koła nie wchodzą, moi drodzy, to nam się rozpada. Nie ma moim zdaniem. Chciałem wam pokazać, nawet nie zdążyłem do kamery obniżyć, moi drodzy. Te ręce latają w ogóle luźno, jak nie wiem, przypuszczam, że jakbym, nie no, jak macham to nie, ale w ogóle tutaj widzicie, głowa lata luźniuteńka, nawet tutaj siły nie wkładam, to jednym paluszkiem sobie, spójrzcie, przesuwam. No teraz jak na złość, nie, dobra, trzeba włożyć dwie, bo go nie chycę. Głowa mniej więcej trzyma się lekko, ręce latają luźno, bez większego oporu dłoń nam wychodzi. Nóżki też tak raczej średnio, i do zakładu, czego nie włożę do tego pojazdu, że nie ma naj... No i moi drodzy, tak wygląda ruska potęga i... Ich się nie da dotknąć, moi drodzy. Ich się nie da dotknąć. Czego tu nie dotykamy, się po prostu sypie. Naprawdę odradzam wam Haotao, Haotang, czy jak to się nazywa. Po prostu to jest masakra. To się jest kompletnie niebawialne. To się do niczego nie nadaje. Nie to ładne, by użyć tego do zdjęć. Nie to, miałem powiedzieć, nie to brzydkie, ale to jest i brzydkie i nie da się tym bawić, koła nie wchodzą, samo się rozpada, w ogóle to wypada, w ogóle kierownica też spuści, jak ktoś jeszcze chwieluta, nic tu nie jest dobre. Adamie, dziękuję ci bardzo za ten zestaw i dziękuję ci za to, że możemy ostrzec innych ludzi. Haotao, nie kupujcie, chyba chcecie beki i po prostu zniszczenie chaosu, ale szkoda świata niszczyć plastikiem tak dziadowskim. Szkoda świata niszczyć też takim państwem, jakim jest Rosja, więc życzę im wszystkiego złego, moi drodzy, na dzień dzisiejszy, oby się rozpadli i będzie super. Rozpadnijcie się jak po prostu to, rozpadnijcie, po prostu. No, po prostu, nie? Dzięki, że byliście, moi drodzy, miłego weekendu i obyśmy w przyszłym odcinku, gdy będę już go nagrywał, było po tym całym dziadostwie. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!